W Nowym Jorku rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej Parady Pułaskiego. W dzielnicy Ridgewood odbył się bal marszałkowski, w czasie którego wybrano przedstawicieli dzielnicy, którzy przejdą Piątą Aleją w Nowym Jorku, demonstrując przywiązanie do polskości. Dziennikarz polonijny Wojciech Maślanka został marszałkiem tegorocznej Parady Pułaskiego. Będzie reprezentować Ridgewood. Jestem dumny z tego powodu, ale też i mam przyjemność i wielki zaszczyt reprezentować tą największą polonijną dzielnicę w Nowym Jorku. W czasie balu koronę dostały junior Miss Polonia Sofia Muras oraz Miss Polonia Julia Baran. Młode Polki także wezmą udział w Paradzie Pułaskiego. To jest fantastyczne. Uwielbiam tę zabawę i poznać wszystkich marszałków i ważnych osób. To jest bardzo ważna demonstracja polskości naszej i powinien być dumny, że jest taka parada na Piątej Alei w największym mieście w Ameryce, może całym świecie. Dochód z balu marszałkowskiego zostanie przeznaczony na organizację kontyngentu z Ridgewood w czasie Parady Pułaskiego, która odbędzie się 2 października.